Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedno Sprawy jest dzisiaj Zbigniew Giżyński, poseł z koła Polskie Sprawy, wieloletni polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, polityka, władza przede wszystkim psuje ludzi, a władza sprawowana przez długie lata psuje jeszcze bardziej? To jest prawda znana od lat i nie odkrył pan w tym momencie Ameryki niczego w Kolumb. Całkowicie się z tą opinią zgadzam. Widzimy to na każdym kroku, w przypadku każdej władzy. No i idąc dalej, panie pośle, dla higieny życia publicznego, dla dobra po prostu życia publicznego, dobrze jest raz na kilka lat maksymalnie po takich dwóch kadencjach przeciąć te wszystkie układy, układziki, zależności i władzę zmienić? Ja bym zaryzykował tezę, że nie tylko warto jest zrobić to, co pan redaktor powiedział, ale w pewnej perspektywie czasu w ogóle warto jest szerzej przemodelować polską scenę polityczną i każdą scenę polityczną, ponieważ formacje polityczne, liderzy polityczni także się zużywają. Polską od mniej więcej 30 już ponad lat rządzi pewien spór, którego personalia z jednej strony to jest Jarosław Kaczyński, z drugiej strony to jest Donald Tusk. Są tacy, którzy twierdzą, że te najbliższe wybory będą ostatnim starciem jeszcze tych wizji i tych liderów. Liderów, którzy każdy w swoim zakresie, chciałbym to podkreślić i robię to bez powodów, żeby starać się przypodobać jednemu czy drugiemu, ma także dla polskiej historii na przestrzeni tych 30 lat pewne zasługi, większe, mniejsze w różnych obszarach. Ale myślę, że ta ich wizja i ta ich misja uległa już zużyciu się i polska scena polityczna będzie wymagała nowych propozycji politycznych. Jestem przekonany, że to nie będzie już bitwa, w której w ostatecznym rozrachunku to znów Jarosław Kaczyński lub Donald Tusk będą decydowali o tym, jak będzie wyglądał przyszły polski rząd, tylko co najwyżej, podkreślam, co najwyżej, któryś z nich, być może obaj, będą uczestniczyli w rozmowach z nowymi podmiotami politycznymi, które w tych wyborach wejdą na poważnie do gry i będą zmieniały nie tylko tą elitę, która zawsze się zużywa, o czym pan mówił, ale w ogóle będą dokonywały pewnej sanacji życia politycznego, pewnej odnowy tego życia politycznego, bo ona jest absolutnie... Panie pośle, o nowych podmiotach, a szczególnie jednym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale czy do tej tezy o psuciu władzy, o tych narastających zależnościach pasuje historia ostatnio nagłośniona przez TVN24 dotycząca Ministerstwa Edukacji i Nauki. Chodzi o konkurs rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania, 40 milionów złotych do podziału na zakup lub remont nieruchomości. No i dużo o tym w ostatnich dniach się mówi. Zdaniem premiera to raczej powód do podziękowań i gratulacji dla ministra Czarnka. Jak pan poseł to ocenia? Czy faktycznie organizacje pozarządowe powinny dostawać pieniądze na zakup nieruchomości? Tym bardziej organizacje mniej lub bardziej niektóre powiązane z Prawem i Sprawiedliwością? Te pieniądze niestety za każdej władzy płyną do różnego rodzaju organizacji pozarządowych, czyli podmiotów prywatnych, nazwijmy tą rzecz po imieniu. Za poprzedników niestety było podobnie. Ja jestem w ogóle przeciwny. Ale to niestety albo stety, bo tak co do zasady wspierania organizacji pozarządowych, to są często zadania państwa, które są delegowane organizacjom pozarządowym, prawda? A ja jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań z bardzo prostego powodu. Jeśli coś się nazywa organizacją pozarządową, to niech szuka sobie pieniędzy nie w rządzie. Bo jeżeli ktoś jest organizacją pozarządową, aż chce żyć z dotacji rządowych, to ta nazwa jest po prostu nieprawdziwa. Środki przeznaczone na naukę, mówię to od wielu, wielu lat, dotyczy to zarówno rządów Platformy Obywatelskiej, jak i rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo niestety w tym zakresie nie dokonano żadnej zmiany. Poza tym, że jedni płacili swoim, którzy chcieli wspierać ideologię LGBT na przykład, a drudzy takim, którzy chcieli zwalczać tę ideologię. Ale metoda przeznaczania środków, także środków na naukę, na podmioty dedykowane ze względu na potrzeby ideowe tego lub innego obozu jest trwała. Powinniśmy doprowadzić do tego, że likwidujemy, oceniam mniej więcej 90% środków przeznaczanych na najróżniejszego
rodzaju granty, programy pomocowe, a te pieniądze w ten sposób uzyskane przeznaczamy wprost na podwyżki dla pracowników nauki, którzy sami powinni decydować o kierunkach badań. To jest prawdziwa wolność nauki, że ja chcąc napisać książkę historyczną, na przykład z zakresu XX wieku, dochodzę do wniosku, że to jest problem niezbadany, są recenzenci, którzy w tym zakresie będą potem oceniali moją pracę w dyskusji naukowej, a nie mamy dzisiaj powołane dziesiątki, tak było za Platformie i za PiS-u, dziesiątki różnego rodzaju programów, gdzie się przeznacza granty. Zwłaszcza tych organizacji pozarządowych, czy nawet tysięcy organizacji. To jest przykład, ale ja nie mówię tylko o organizacjach pozarządowych, ja mówię także o grantach czysto naukowych, gdzie na zasadach albo towarzyskich, albo na zasadach różnego rodzaju potrzeb politycznych, albo innego rodzaju są przeznaczane środki. Tak nie powinno to wyglądać. Niektórzy mówią na to grantoza. Tak, gdybyśmy to zmienili, dzisiaj profesor na uniwersytecie, profesor uczelniany, ja jestem profesorem uczelnianym na moim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ja otrzymuję do ręki, gdybyśmy tak powiedzieli, pensję w wysokości mniej więcej 5100 zł. Mówię o pensji tej podstawowej, oczywiście chodzi jakaś trzynastka, jakieś nieraz nadgodziny, ale to jest ta rzecz przeznaczana. Tak, puenty w tym wątku, panie pośle, żebyśmy jeszcze zdążyli. Puenta jest taka. Gdyby te wszystkie, i tak mają wszyscy inni, którzy pracują na różnych innych uczelniach, choć te różnice oczywiście są. Gdybyśmy zlikwidowali tą grantozę, ten system dedykowania tych pieniędzy, bo komuś się podoba to lub tamto, te zarobki byłyby, myślę, że o jakieś 50% wyższe i zlikwidowalibyśmy tego typu system, który w przypadku akurat tych decyzji pana ministra jest bramką samobójczą strzeloną tuż przed końcem meczu, co zawsze jest dla własnego obozu największym problemem. Tak. Myślę, że ten problem... Kończąc ten wątek, działania ministra Czarnka to samobójcza bramka, tak? To dokładnie tak pan określił? Tak, uważam. To jest decyzja, która w środowisku jest bardzo krytykowana. Ale w środowisku też, w Prawie i Sprawiedliwości, podskórnie też myśli pan poseł, tak, że... Tak. Dam przykład. Ja nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości, ale ze względu na... Znam przecież wielu kolegów, koleżanek. Miałem co najmniej kilka telefonów osób, które były mocno, jakby to powiedzieć, poruszone tą kwestią i uważały, że to jest coś, co tej formacji szkodzi. Ja podzielam tę opinię, tylko nie jest to moje zmartwienie, bo ja w odróżnieniu od kolegów i koleżanek z list Prawa i Sprawiedliwości nie mam zamiaru stawiać. To teraz właśnie ten temat. Panie pośle, zapowiadał pan kilka miesięcy temu powołanie nowej partii politycznej, która no właśnie już w tegorocznych wyborach parlamentarnych miałaby startować. To jeżeli pan poseł chce zdążyć do jesieni, to już no za chwilę powinniśmy tę partię poznać. To aktualne plany, panie pośle? Będzie ta nowa partia polityczna? Oczywiście, że tak i wkrótce poznamy. Wszystkie te działania organizacyjne są przeprowadzone. Ale wkrótce wszystko to kiedy? Wszystko jest przygotowane. Wkrótce to wkrótce. Niech będę zdradzał w tym momencie tego momentu startu. Chciałem tylko zapewnić, że będzie piękna oferta polityczna, świeża oferta polityczna, stworzona nie tylko przez takich ludzi jak ja. Ja jestem już politykiem w dużej mierze na scenie obecnym, być może już także dla wielu nieco przynudzającym. Są ludzie nowi, ludzie często młodzi, z ogromnymi sukcesami, ze środowisk samorządowych, ze środowisk polskiej nauki, która chciałaby się włączyć w to, jak wygląda polskie państwo, ze środowisk związanych z naprawdę organizacjami pozarządowymi, a nie ekspozytorami takiego lub innego rządu, które chcą tylko żyć z dotacji. Ale to będzie jakaś partia środka, panie pośle? Kolejna próba znalezienia elektoratu takiej miękkiej prawicy? To jest zamysł pana posła? Dla kogo to będzie partia polityczna? Dla jakich wyborców? To jest przede wszystkim partia dla tych osób, które uważają, że koalicja, jaka jest stworzona na naszej scenie politycznej od ponad już 20 lat, koalicja Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, którzy raz jeden, raz drugi sprawują władzę w Polsce i dobrze się z tym czują, choć oczywiście sami wzajemnie się krytykują, żyjąc z wzajemnej krytyki, ten rodzaj uprawiania polityki powinien się skończyć, bo to nie jest polityka ani prawicowa, którą realizuje Jarosław Kaczyński, ani lewicowa, którą realizował, czy próbuje realizować Donald Tusk. To są ich osobiste wizje, będące troszeczkę
obok tak naprawdę podziałów politycznych, bo kiedyś Donald Tusk był liberałem, co z tego liberalizmu mu dziś zostało, jak on mówi, że utrzyma wszystkie programy społeczne. No zobaczył, że liberalizm po prostu się w wyborach nie sprzedaje za dobrze, panie pośle. No, myślę, że stąd ta zmiana też. Ale to gdzie na tej naszej mapie politycznej pan swoją nową partię umiejscowi? No jeżeli mamy Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską, to pośrodku, bliżej Prawa i Sprawiedliwości, może będzie pan kolejnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości po wyborach. Może tak albo i przed wyborami. My dzisiaj siedzimy dokładnie z naszym kołem parlamentarnym na środku tej sali i dobrze się... No macie ministra w rządzie, panie pośle, przypomnę, więc nie tak całkiem... Mamy, z bardzo prostego powodu mamy. I cieszymy się, że pani minister Agnieszka Ścigaj wspiera autentycznie pewne działania organizacji pozarządowych i prospołecznych, bo to było bardzo potrzebne w momencie, gdy wybuchła wojna. To w dużej mierze właśnie tego typu ruchy, tego typu inicjatywy, to co ona robi, spowodowało, że ten problem, z którym się zmierzyliśmy ponad rok temu, został przez Polskę tak świetnie rozwiązany. Ta misja wkrótce także zapewne ulegnie zakończeniu, bo to są działania... Panie pośle, to póki co zakończeniu nasza radiowa część rozmowy musi ulec. Przenosimy się na dogrywkę internetową, więc części z państwa życzymy już dobrego dnia. Część zapraszamy na tę właśnie dogrywkę już za chwilę. Radio Plus. Sedno sprawy. Zbigniew Giżyński, poseł z koła Polskie Sprawy, jest cały czas z nami. Jeszcze raz pana posła serdecznie witam. Panie pośle, tak brutalnie, przepraszam, przerwałem wątek. W każdym razie mówiąc o pomyśle na swoją nową formację polityczną, mówił pan poseł między innymi o minister Agnieszce Ścigaj. Ona będzie elementem tej nowej partii? Mam nadzieję, że tak. To jest oferta, która będzie otwarta na wiele środowisk. Bardzo sobie panią minister cenię i współpracę z nią niezwykle wysoko oceniam, a zwłaszcza jej wkład w rozwój w ogóle ruchów społecznych i szeroko pojętej integracji społecznej. To jest coś, czego nie dostrzegamy, bo przyzwyczailiśmy się do igrzysk politycznych, do pewnych głośnych wystąpień. Natomiast to, co jest Polsce potrzebne, to, co będzie decydowało o tym, w jakim kierunku będzie szła Polska, w sytuacji, gdy powoli, a to była rzecz, która skłoniła nas do tego, żeby pomóc rządowi, każdemu rządowi byśmy pomogli. Nieważne, czy byłby to rząd PiS-u, czy Platformy Obywatelskiej, jeżeli za naszymi granicami toczyła się wojna, która po pierwsze zagrażała egzystencji państwa ukraińskiego, naszego ważnego partnera na wschodzie, który, nie bójmy się powiedzieć tych słów, jest buforem, który broni nas dzisiaj przed Rosją, jest taką strefą zgniotu, którą kiedyś my byliśmy przez wieki. Cierpieliśmy w przypadku pierwszej i drugiej wojny światowej, która się odbywała na naszych ziemiach. Nawet jak nie było państwa polskiego, to pierwsza wojna światowa w dużej mierze się przecież odbywała na polskich ziemiach rękami polskich żołnierzy mobilizowanych do tych wielkich armii. Dziś przesunęła się ta strefa zgniotu na wschód. Ona przebiega niestety dla Ukraińców, na ich ziemiach. Wspieramy wysiłek zbrojny tego państwa i słusznie, bo to jest w naszym dobrze pojętym interesie. Nie jesteśmy uczestnikami tej wojny, tak jak twierdzą zwolennicy koncepcji proputinowskich w Polsce, którzy także się pojawiają. Jesteśmy partnerem szeroko rozumianego Zachodu, który stoi w obronie pewnej cywilizacji, a dla nas jest to bezpośredni interes. My wsparliśmy dzięki temu, z tego powodu też rząd. Panie pośle, ale ja zapytam tak trochę jak Leszek Balcerowicz, profesor Leszek Balcerowicz na Twitterze zwykł pytać nazwiska. Powiedział pan poseł o minister Agnieszce Ścigaj. Kto jeszcze zasili szeregi tej partii? Na kim będzie ona zbudowana? Bo chcąc rzucać wyzwanie przywołanym przez pana posła Jarosławowi Kaczyńskiemu i Donaldowi Tuskowi, no to myślę, że no, trzeba się do tego chyba przygotować. To nie jest takie proste, bo im tej władzy, którą dzierżą od tylu lat, jak pan powiedział, na zmianę, to nikt nie dał, tylko sami ją wyszarpali. Więc z kim pan chce im tę władzę odebrać? Ja zaryzykowałbym tezę i nie będę ujawniał zbyt wielu tych nazwisk, bo też trwają różnego rodzaju rozmowy, ale zaryzykuję tezę i teraz zadam zagadkę panu redaktorowi, ale potem pomogę ją rozwiązać. Natomiast powiem dwie litery. Obecnie mamy premiera i powiem tylko tyle, że kolejny premier od jesiennych wyborów też będzie miał inicjały te same, M, M. Ale czy to będzie ten sam premier?
O Boże, jak panie pan ministrze, sądzi? To teraz stres i w ogóle myślę, po głowie mi te nazwiska wszystkie chodzą i nic specjalnego na MN. To już odpowiadam. Jedną z tych osób, które zapraszamy do współpracy i mam nadzieję, że włączą się i jestem przekonany, bo są osobami dynamicznymi, z sukcesami, jest pan prezydent Starochowic Marek Materek. Jestem przekonany, że to będzie jedna z osób, która będzie dokonywała odnowy polskiego życia politycznego. To jest człowiek prawie pokolenie młodszy ode mnie, z ogromnymi już sukcesami w swoim mieście, gdzie ostatnio, gdy po raz drugi startował na urząd prezydenta, dostał 84% poparcia w pierwszej turze. Są wokół niego skupieni wspaniali, fantastyczni ludzie, młodzi samorządowcy, właśnie z takich trochę mniejszych miast, bo Polska to nie tylko Warszawka i konflikty w Warszawce. Jasne, ale panie proszę, ale poza tym miastem myśli pan, że rozpoznawalność pana prezydenta to jest na jakim poziomie? No myślę, że po prostu no, nikt o panu prezydencie w Polsce, kto tak bardzo polityką nie żyje, nie słyszał. Ale usłyszy. O Donaldzie Tusku, Jarosławie Kaczyńskim też kiedyś ktoś nie słyszał. Zbigniewa Giżyńskiego też kiedyś nikt nie znał. Pan także też kiedyś zaczynał... Mnie to ciągle nikt prawie nie zna, panie proszę, ale program. To inna historia. I dlatego właśnie tacy ludzie, nie ludzie zużyci troszeczkę, już mający także za sobą różnego rodzaju przejścia polityczne, bo trudno ich nie mieć, jak się funkcjonuje w polityce tyle lat, ale właśnie ludzie młodzi, których ja chcę wesprzeć. Nie dlatego, że chciałbym przy tym robić jakąś dalszą karierę, czy mając jakieś takie lub inne w tym zakresie swoje sprawy do rozwiązania, tylko ludzie, którzy chciałbym, żeby rządzili naszym krajem, tak jak dzisiaj w wielu innych krajach, właśnie młodzi ludzie z tego już pokolenia, no nie chcę powiedzieć mojego syna, no bo on jest jeszcze młodszy, ale z pokolenia moich dużo, dużo młodszych kolegów. Proszę spojrzeć... No tych urodzonych, jak rozumiem, w wolnej Polsce przede wszystkim, tak? Tak, dokładnie. Z innymi już przyzwyczajeniami. Tak jak panie proszę, ale zdążycie w ogóle ruszyć? Zdążycie pokazać swoją obecność, przedstawić się Polakom? No mamy już luty, wybory w październiku. No mogą jeszcze być w listopadzie, ale w październiku będą. A pamięta pan, kiedy był kongres założycielski Prawa i Sprawiedliwości, jak już mówimy o takich podmiotach i Platformy Obywatelskiej? Jedna z tych partii miała kongres w czerwcu 2001 roku, a druga w maju 2001 roku, a wybory odbywały się wówczas 25. Przepraszam, już nie pamiętam daty dziennej, chyba 26. Ale pani poszła, jeżeli o Platformę chodzi, to zimą była ta Oliwia i Trzech Tenorów, to było wiosną, to było w maju, ale to było zimą przecież. Był styczeń chyba. Ogłoszenie, natomiast potem działanie organizacyjne były później. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości, pamiętam to dokładnie, to był maj. Zdążymy, prowadzimy działania, wszystko jest już dopięte nieomal na ostatni guzik. Będzie moment, kiedy wszyscy o tym usłyszą i to będzie naprawdę coś, co doprowadzi do dużego poruszenia na polskiej scenie politycznej. Do takiego poruszenia luty, rozumiem, pozytywne. Panie pośle. Chyba to musi być luty, czy dalej. Luty, marzec? Ja najbardziej lubię marzec. Więc w marcu nowa inicjatywa polityczna, tak możemy powiedzieć, tak? Być może to będzie kwiecień. Dla mnie marzec to jest miły okres, bo będę miał wtedy urodziny i imieniny i to 50 w tym roku, więc czas... Prawda, sprawdziłem się faktycznie, pół wieku. Dokładnie tak. Czas, aby ludzie z lepszymi, już nowymi spojrzeniami, którzy potrafią także nas, osoby już troszeczkę w średnim wieku, poruszyć swoim dynamizmem, zabrały się do działania. Takich osób jest mnóstwo. Ja powiedziałem tylko jedno nazwisko, ale takich osób jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jestem przekonany, że połączenie siły, młodości, dynamizmu i pewnego doświadczenia, które też z sobą przyniesiemy, spowoduje, że ta nasza scena polityczna wreszcie dostanie nieco oddechu między tym sporem, który niestety trochę za bardzo podzielił nas Polaków na tych, którzy są albo w jednym, albo w drugim obozie panów Kaczyńskiego i Tuska.
Panie Boże, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pewnie w marcu jeszcze będzie okazja do kolejnego spotkania, ale jeżeli nie, to już życzę wszystkiego dobrego z okazji 50. urodzin i imieninowe życzenia, ale to jeszcze pewnie się spotkamy. Panie Boże, dziękuję bardzo za to spotkanie. Zbigniew Giżyński, polityk kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, teraz Koła Polskie Sprawy, a wkrótce nowej partii politycznej. Dobrego dnia panu posłowi. Życzę państwu, dziękuję za uwagę również. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Ostatnie w tym tygodniu, jak zawsze, bardzo ciekawe spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu w piątek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę u Państwa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej i szefowa Instytutu Strategii 2050, więc o polityce w kontekście Szymona Hołowni także będzie. Proszę się nie niepokoić. Po godzinie 9.45 podsumujemy mijający tydzień, trudny bez wątpienia dla wszystkich. Jak się okazało, i dla Zjednoczonej Prawicy, i opozycji, i dla Konfederacji w kontekście toczących te wszystkie formacje konfliktów. O tym wszystkim z panem profesorem mówić będziemy, ale jak zwykle zaczynamy od aktualności. Najważniejsze dzisiaj wydarzenie dnia to szczyt Ukraina-Unia Europejska, który odbędzie się w Kijowie. Na miejscu są już najważniejsi komisarze Unii Europejskiej z Ursulą von der Leyen, czyli szefową Komisji Europejskiej, na czele. Rozmowy mają dotyczyć między innymi przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. Ona pierwszy raz będzie uczestniczyć w takim szczycie jako państwo posiadające status kandydata do wspólnoty. Czy są szanse na to, żeby w najbliższej perspektywie Ukraina była członkiem Unii Europejskiej? O tym dziś między innymi będziemy mówić. Sprawa numer dwa. Wygląda na to, drodzy Państwo, że Orlen wciąż płaci Kremlowi, wbrew temu, co twierdzi prezes Daniel Obajtek. W styczniu bowiem Polska była największym w Unii Europejskiej importerem rosyjskiej ropy naftowej. Według danych Gazety Wyborczej w styczniu Polska sprowadziła prawie 500 000 tony ropy naftowej i to daje mniej więcej 17 tysięcy ton dziennie. Ostatnio Daniel Obajtek mówił o tym, że jesteśmy w stanie się całkowicie odciąć od rosyjskiej ropy. No, dane przynajmniej za styczeń, który minął dopiero niedawno, temu zupełnie przeczą. I sprawa numer 3. Były premier Kazimierz M. Doskonale Państwo wiedzą, o kogo chodzi, ale my jesteśmy tutaj bardzo ostrożni, więc podkreślam. Były premier Kazimierz M. został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. To wszystko między innymi za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Trudne sprawy. Jeżeli chodzi o byłego premiera Kazimierza M., za chwilę przedstawię Państwu jego komentarz w tej sprawie. Bardzo treściwy, muszę przyznać. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Trzy lata małżeństwa, dwa lata separacji, cztery lata rozwodu. 13 lat utrzymywania dorosłej osoby, dożywotnie alimenty. Kapturowy pisowski proces o unikanie w ciągu 30 dni. Kapturowy pisowski sędzia odbiera prawo do jakiejkolwiek obrony. Wyrok 6 miesięcy za podobno 10 miesięcy niepłacenia. Prawo i Sprawiedliwość, cywilizacja Kaczyńskiego i Ziobry. A jeszcze powinienem dodać coś o Dudzie. Mam to w dudzie. Tak właśnie skomentował wyrok sądu były premier Kazimierz M. Przypomnę Państwu, tym, którzy dołączyli do nas w tym momencie, że chodzi o to, że w związku z wypowiedziami byłego premiera Kazimierza M., skazanego za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego i sugerującego, że jest to efekt politycznej nagonki, prokuratora okręgowa i prokuratora krajowa poinformowały, że został on skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Przypomnę Państwu, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez byłą żonę Kazimierza M., która złożyła w tej sprawie zeznania i dostarczyła dokumenty, te zeznania potwierdzające. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego prokuratura ma obowiązek wszcząć postępowanie, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Tak tłumaczą śledczy i dodają, że zgromadzone w sprawie dowody, w tym dokumentacja komornicza, bez wątpienia wykazały, że Kazimierz M. przez prawie rok uchylał się od nałożonego na niego obowiązku, nie płacąc byłej żonie zasądzonych wyrokami sądów alimentów. W świetle obowiązującego prawa, podkreśla prokuratura, jest to przestępstwo. W związku z tym w grudniu ubiegłego roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia i Sąd Rejonowy dla Warszawy wyrokiem z 19 stycznia uznał, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Jak widać jednak, Kazimierz M. nie przejmuje się specjalnie tym wyrokiem, a przynajmniej oficjalnie twierdzi, że ma to, jak to było, w dudzie. Tak to właśnie napisał. Wyciekły maile, drodzy Państwo, kolejne, dotyczą one Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen i syna pani byłej premier Beaty Szydło. Serwis Poufna Rozmowa ujawnił wiadomości, które mają pochodzić ze skrzynki prezesa Daniela Obajtka. Z maili wynika, że konsultowano z nim projekt oświadczenia o odejściu ze stanu duchownego Tymoteusza Szydło, czyli syna byłej pani premier Beaty Szydło. Serwis, który ujawnił tę korespondencję, podaje, że rozpoczęła się ona 19 listopada 2019 roku. W treści wiadomości ma być zawarte oświadczenie, które miało zostać przesłane do mecenasa Macieja Zaborowskiego, właśnie do Tymoteusza Szydło. I z opublikowanych maili wynika, drodzy Państwo, że kilka dni później trafiły one na pocztę elektroniczną Beaty Szydło, a 26 listopada ta była premier miała je przesłać do Daniela Obajtka. Serwis sugeruje, że w ujawnionych wiadomościach są fragmenty oświadczenia Tymoteusza Szydło o przyczynach odejścia ze stanu duchownego, których później nie podano do publicznej wiadomości. Serwis wskazuje także na to, że w tych mailach niektóre informacje z pierwotnego oświadczenia duchownego zostały wykreślone, inne zostały przeredagowane. No i tutaj mamy właśnie taką sytuację. No, wszyscy Polacy to jedna rodzina, chciałoby się skomentować to krótko, acz dosadnie. Dotacje ministra Czarnka. To jest temat, który wraca do nas już, o ile się nie mylę, trzeci dzień. Państwo doskonale już tę historię znają, wiedzą, jak reaguje pan minister Czarnek. Twierdzi, że dziennikarze pytający o tę sytuację są śmieszni. Dodaje, że kolejne inicjatywy takie ma w planach. A premier Mateusz Morawiecki co stwierdził? Stwierdził, że zamierza podziękować panu ministrowi Czarnkowi za to, że w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji wiele podmiotów wspierających system oświaty i wychowania teoretycznie okazało się podmiotami wspierającymi partię rządzącą, z krewnymi i znajomymi królika w zarządach. Na wsparcie, przypomnę, przeznaczono 40 milionów złotych. Za te 40 milionów zakupiono fantastycznie zlokalizowane nieruchomości, między innymi w Warszawie. No i premier mówi tak: proszę przyjrzeć się kryteriom, one były wszędzie dostępne. Każdy mógł aplikować. Może są organizacje, które wcześniej w czasach Tuska i Platformy Obywatelskiej miały bardzo duży dostęp do środków i teraz są niezadowolone. Przypomnę Państwu, że wśród tych organizacji, które ubiegały się o dotacje z ministerstwa, są między innymi fundacje i stowarzyszenia, które między innymi próbują walczyć z zapaścią w psychiatrii dziecięcej. To tak a propos tych danych, które mówią, że dwukrotnie wzrosła liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Nie widzi problemu Czarnek, nie widzi problemu Morawieckim. Ciekawa jestem, czy Państwo widzą jakiś problem w tej sytuacji. Mamy negatywne oceny także tych organizacji, którym to Przemysław Czarnek postanowił przyznać dotacje. To jest w ogóle nieprawdopodobna historia, drodzy Państwo. Dlatego, że ujawniono, że co druga organizacja, która otrzymała pierwotnie negatywną ocenę ekspertów, otrzymała decyzją ministra Czarnka dotację i tak. 40 milionów na 42 organizacje. Tak wygląda stan faktyczny w tej chwili. Pan minister mówił, że podstawowym kryterium było to, że nie daje pieniędzy lewakom i że nie daje pieniędzy komunistom. Okazało się, że no, co druga organizacja miała negatywne opinie ekspertów. Mimo to pan minister Czarnek postanowił się tymi opiniami ekspertów nie przejmować. Ekspertów, przypomnę, zatrudnionych w jego resorcie. I mimo
wszystko organizacjom z negatywnymi opiniami te gigantyczne pieniądze przekazać. Także tak się ten konkurs w Ministerstwie Edukacji odbył. I dwa słowa jeszcze dotyczące tego, o czym wspomniałam Państwu na początku. Sprawa bardzo poważna, dlatego że no, można wysnuć wniosek, że polski koncern PKN Orlen sponsoruje wojnę w Ukrainie. Dlatego że w styczniu Polska była, przypomnę, największym importerem ze wszystkich krajów Unii Europejskiej rosyjskiej ropy naftowej. Gazeta Wyborcza podaje, że w styczniu Polska sprowadziła średnio, przypomnę, 19 tysięcy ton rosyjskiej ropy dziennie. Łącznie od 1 do 29 stycznia to jest niemal 500 000 ton. Także sytuacja jest bardzo trudna i na ten temat na pewno także będziemy rozmawiać z panią ambasador Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Już wiem, że mam połączenie, także zapraszam na to spotkanie. Розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовка кадрів та інші питання постійної уваги ставки. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічний програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та усіх захисників необхідною зброєю та обладнанням. Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послаблено, ніж вони передбачаю для себе у найгірших сценаріях. Państwa gościem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Federacji Rosyjskiej w Federacji Rosyjskiej Polski, w Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador, kłaniam się. Dzień dobry. Pani ambasador, dzisiaj bardzo ważne wydarzenie przed nami w Kijowie. Szczyt Ukraina-Unia Europejska. Najważniejsi, najwyżsi przedstawiciele unijnych władz są już w Kijowie z Ursulą von der Leyen na czele. Po raz pierwszy Ukraina będzie brała udział w takim szczycie jako państwo, które ma status kandydata kraju ubiegającego się o członkostwo we wspólnocie. Czy pani zdaniem, tak zupełnie realnie, nie jeżeli chodzi o marzenia i chcieństwo, Ukraina ma w jakimś perspektywie najbliższego czasu możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej, czy to są na razie tylko takie dyplomatyczne zabiegi, które są potrzebne ze względów także wizerunkowych? To są kroki symboliczne i dyplomatyczne, chociaż ja bym absolutnie nie umniejszała ich znaczenia, bo to jest bardzo ważne, że takie decyzje po stronie Unii Europejskiej zostały podjęte. Natomiast wszyscy wiemy, że rozwój tego przystępowania, tego procesu zależy w ogromnym stopniu od tego, jak się będzie rozwijała ta wojna. Jeżeli, czego wszyscy sobie życzymy, Ukraina zdoła wypchnąć Rosję ze swojego terytorium. Rosja zgodzi się na, nawet nie na pokój, ale na zawieszenie broni, które będziemy widzieć, że jest zawieszeniem trwałym, to wówczas będzie mogła następować odbudowywanie tego kraju i postępować proces przystępowania do Unii. Przystąpienie do Unii w takiej sytuacji, w jakiej to jest obecnie, kiedy no właściwie trudno nawet mówić o inwestycjach, tak? Mamy do czynienia z demolowaniem tego kraju dzień po dniu i stanie wojny, która obejmuje cały kraj. W takim stanie Ukraina niestety do Unii przystąpić nie może, ale to nie znaczy, że ta wojna się nie ma szansy skończyć i że to przystąpienie w jakiejś dalszej perspektywie się nie zdarzy. Czyli podsumowując, dopóki wojna się nie skończy, Ukraina nie ma szansy zostać ani członkiem Unii Europejskiej, ani tym bardziej Sojuszu Północnoatlantyckiego.
dopóki wojna się nie skończy w takim wymiarze i w takiej formie, jak ona jest dzisiaj. Ja nie mówię, że musi zostać podpisany pokój. Wystarczy, że będzie trwała, że nie będzie działań wojennych na terytorium całej Ukrainy i będzie widać, że Ukraina jest w stanie bronić się przed inwazją rosyjską. To, czy Rosja się zdecyduje na akt pokojowy, na to nie mamy wpływu. Natomiast stabilna sytuacja niewojenna na terytorium Ukrainy to jest jednak bardzo ważna przesłanka do tego, żeby akcesja do Unii mogła się zdarzyć. Ursula von der Leyen powiedziała tak: miło jest wrócić do Kijowa po raz czwarty od rosyjskiej inwazji i dodała, że tak samo zdecydowanie jak wcześniej Unia Europejska chce pokazać poparcie dla Ukrainy. Czy pani zdaniem tego typu gesty, takie spotkanie i to właśnie w Kijowie, bo to jest jeszcze inny wątek, o tym zaraz porozmawiamy, ale czy no, tego typu gesty robią wrażenie na Kremlu, pani zdaniem, czy zupełnie nie? To jest bardzo wyrazisty gest symboliczny. Gdyby on był tylko symboliczny, to znaczy gdyby to były tylko wizyty i słowa, chociaż te wizyty są imponujące, bo to jest 100 komisarzy i wszyscy najważniejsi urzędnicy unijni. Więc to naprawdę ma znaczenie. Przyjeżdżają do Kijowa. Te dotychczasowe szczyty unijno-ukraińskie nie wyglądały aż tak z taką obecnością aż tylu komisarzy. Tam było posiedzenie kolegium komisarzy unijnych i rządu ukraińskiego, więc to jest jakby coś więcej niż szczyt unijny. I to się nieprzypadkowo zresztą dzieje na moment przed rocznicą tej wojny. I symboliczne znaczenie jest tu ogromnie ważne, ale za tym symbolicznym gestem czy wydarzeniem symbolicznym idzie konkretna pomoc. I Rosja to wie, to jest pomoc finansowa, bardzo dzisiaj ważna dla gospodarki ukraińskiej i pomoc militarna, pomoc w szkoleniu żołnierzy, pomoc w dostarczaniu broni. Te rzeczy się wzajemnie przeplatają. Ta obecność najwyższych urzędników unijnych się przeplata i łączy z coraz mocniejszą pomocą finansową i militarną. I ta już na Rosji zdecydowanie robi wrażenie. No właśnie, tylko teraz pytanie, pani ambasador, czy na przykład sankcje, które nałożyły kraje Unii Europejskiej na Federację Rosyjską, bo już minęło trochę czasu, przyniosły taki efekt, jakiego się spodziewaliśmy. Wiemy, że przemysł zbrojeniowy Rosji działa 24 godziny na dobę, że został przestawiony z trybu pokojowego na tryb wojenny. No, nie widać jakoś specjalnie problemów, jeżeli chodzi o zdobywanie części i rozmaitych rzeczy, które są w stanie odbudować potencjał rosyjskiej armii. Więc teraz pojawia się bardzo poważne pytanie o skuteczność działań podejmowanych przez wspólnotę. Po no już de facto roku tej wojny można z całą pewnością wysnuć taki wniosek, że ta wojna przez Rosję może zostać przegrana przede wszystkim na froncie. Czyli to, co się dzieje na froncie, jest najważniejsze i klęska militarna jest tym, co może spowodować, że Rosja przestanie kontynuować swoją ekspansję. A to, co się dzieje z tym reżimem, o tym też myślę, że warto porozmawiać za chwilę, w co się dzisiaj przekształca Rosja, jest, no powiem szczerze, absolutnie przerażające i powinno wszystkie dzwonki alarmowe powinny to się jak w tym najbardziej momencie do tego za chwilkę nawiążemy odezwać. Jeszcze, ale o sankcjach pani, natomiast pani sankcyjnie. Sankcje widzimy dzisiaj, to jest też wielki, bezprecedensowy eksperyment. Nikt nigdy nie okładał sankcjami tak wielkimi kraju o takich zasobach surowcowych i jednak tak znaczącej gospodarce, także o takim potencjale ludnościowym. I widać po tym roku, że sankcje nie zdemolowały gospodarki rosyjskiej. Nic takiego się nie stało i raczej się nie stanie. One spowodowały, że zamiast plus, nie wiem, 6-7% wzrostu PKB, bo prawdopodobnie tak mogło to by wyglądać, gdyby wszystko było normalnie przy takiej koniunkturze na surowce, Rosja ma minus 3% PKB, więc jest realna strata, ale to nie jest strata, która kładzie tę gospodarkę
gospodarkę na łopatki. Ostatnie sankcje, wiadomo, że ta gospodarka przede wszystkim dzisiaj stoi surowcami i dochodami z surowców. Ostatnie sankcje, które nakładały taki limit cen na ropę, one nie przyniosły efektów spodziewanych, ponieważ widać, że Rosja się przestawia po prostu na innych odbiorców, przestawia się skutecznie, przede wszystkim Indie tutaj zastępują Unię Europejską i Chiny, ale równocześnie widzimy, że dochód z tych surowców ostatnio w budżecie rosyjskim spadł znacząco, mówię o ostatnich dosłownie 2 miesiącach, dlatego że ceny surowców na rynkach z różnych powodów, także z tego powodu, że Unia sobie znalazła inne dostawy, spadły znacząco i to jest zarówno gaz, jak i ropa, ceny spadły, dochody Rosji spadły, ale to ciągle nie oznacza, że Rosja będzie krajem niezdolnym do prowadzenia wojny. Widać już, że te sankcje mogą ograniczyć zdolność, mogą doprowadzić, że ten sprzęt na wojnie będzie mniej zaawansowany i trudniej Rosji go zdobyć i dostarczyć, ale to jest czynnik dodatkowy do tego głównego, jakim jest czynnik militarny. To w tym kontekście, pani ambasador, jeśli pani pozwoli, chciałam jeszcze poprosić panią o komentarz właśnie w kontekście surowcowym, tak to nazwę w cudzysłowie, bo dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Orlen wciąż płaci na wojnę Władimira Putina i że w styczniu Polska była największym w Unii Europejskiej importerem rosyjskiej ropy naftowej, że od 1 do 29 stycznia sprowadziliśmy niemal 500 000 ton i 17 000 praktycznie ton ropy dziennie. To jest sytuacja, o której co sobie pani myśli? W kontekście także zapowiedzi Daniela Obajtka, który mówił, że jesteśmy przecież w stanie bezproblemowo odciąć się od rosyjskiej ropy. Na pewno to idzie wbrew zapowiedziom Daniela Obajtka. Natomiast Polska była krajem jednym z najbardziej uzależnionych od rosyjskiej ropy krajów Unii Europejskiej, co było związane i co jest związane z bliskością geograficzną i z połączeniami infrastrukturalnymi, że my tę ropę sprowadzaliśmy ropociągiem i ona ekonomicznie bezwzględnie była najbardziej korzystną opcją. Z tego co wiem, w styczniu 25% polskiego importu ropy pochodziło z Rosji. To jest znacznie mniej niż w minionych latach, czyli tutaj jest ewidentny spadek od jakichś 65%, bo tyle to było w 2021 roku. Czyli nie da się tego zrobić szybciej po prostu, tak? Zbyt dużo oczekujemy. Nie, moim zdaniem być może dałoby się to zrobić szybko. Tu są, nie usprawiedliwiałabym tego tak całkowicie. Związane by były z tym na pewno koszty i tu podjęto taką decyzję, że tych kosztów ewidentnie państwo polskie, rząd nie chce ponosić, czy wręcz po prostu firma Orlen nie chce ponosić w takiej skali. Chce je w jakimś stopniu minimalizować. To, że my byśmy mogli skądinąd sprowadzać tę ropę, to na pewno mogłoby się zdarzyć, ale też trzeba pamiętać, że Polska ma długoterminowe kontrakty podpisane jeszcze przed wojną i one jakoś tam wygasają i ich zerwanie też wiąże się z kosztami. Ja nie wiem, czy akurat te 25% to jest w ramach długoterminowych kontraktów, bo też Orlen nie za bardzo transparentnie i chętnie o tym wszystkim informuje. No dobrze, to teraz wracamy do clue naszej rozmowy, czyli tego, co dzieje się także w kontekście wojny w samej Rosji. Pani wspomniała, że to, co dzieje się z kremlowskim reżimem, z reżimem Putina, to jest rzecz, o której warto porozmawiać. Czy pani zdaniem rzeczywiście następuje tam jakiś przełom? Tylko pytanie, czy pozytywny dla świata, czy wprost przeciwnie? O pozytywnym przełomie absolutnie nie ma mowy. Ten kraj się zmienia i zmienia się w jakiś taki przerażający, militarny totalitaryzm. I widać, jak zmienia się linia propagandowa tego reżimu, ale to przecież nie jest tylko linia propagandowa, tylko to jest to, czym ten reżim karmi swoich ludzi i czym jest zarówno wewnętrznie, jak i w zewnętrznej agresji. 2 dni temu Putin pojechał do Wołgogradu, Stalingradu był, w którym odświętowano rocznicę, 80. rocznicę bitwy pod Stalingradem. I to jeszcze wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby nie to, że postawiono pomnik Stalina, że wystawiono tabliczki Stalingrad na wejściu do miasta Wołgograd, że wszystko to się odbyło po prostu w kulcie radzieckiego totalitaryzmu i radzieckiego zbrodniarza, równego takiemu zbrodniarzowi jak Hitler. Jakbyśmy
możemy wyobrazić, no bo nawet sobie tego trudno wyobrazić, gdyby ktoś nagle zaczął stawiać pomniki Hitlera. Tymczasem stawia się pomnik Stalina i wokół tego pomnika odbywa się świętowanie i absolutnie jest przeprowadzona paralela pomiędzy tym, co Rosjanie nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą, czyli II Wojną Światową i ich zwycięstwem tam przeciwko i wojnie przeciwko faszyzmowi z tym, co się dzieje teraz. Czyli już nie po prostu, nie operacja specjalna, chirurgiczna w Ukrainie, tylko kolejna wielka wojna ojczyźniana przeciwko faszyzmowi, toczona przez dobrą Rosję, przeciwko złu Zachodu i faszyzmowi na świecie, w imię takich bohaterów jak tyran, dyktator i ludobójca Stalin. To jest przerażające. Putin we wspomnianym przez panią przed chwilą w Wołgogradzie powiedział także takie słowa. Nie wysyłamy naszych czołgów do ich granic, ich, czyli państw zachodnich, ale mamy coś do powiedzenia, a użycie pojazdów opancerzonych sprawy nie zakończy. Każdy powinien to rozumieć. Co pani rozumie przez te słowa Putina? To są kolejne słowa Putina, w których on sugeruje, że jeżeli Zachód posunie się zbyt daleko i wyeskaluje wojnę nadmiernie, to Rosja ma broń atomową. To nie jest pierwsza taka groźba, to jest kolejna taka groźba. Rosja się cały czas do tej groźby odwołuje, w tym sam Putin. I ta wojna, ona wygląda w ten sposób, w taki totalnie asymetryczny sposób, czyli toczy się de facto wyłącznie na terytorium Ukrainy. A Zachód cały czas dyskutuje, jaką broń dawać, bo przecież ta przewaga militarna Zachodu technologiczna jest ogromna, a mimo tego ona nie jest w pełni, daleko nie w pełni wykorzystana na tej wojnie właśnie z powodu tego, że sytuacja jest bezprecedensowa. Wojna się toczy z imperium nuklearnym. Czegoś takiego jeszcze nie było i Rosja zdaje sobie sprawę, że to jest poważny straszak, Putin też, i cały czas ten straszak jest propagandowo wykorzystywany. No i najsmutniejsze chyba jest to, że na ten straszak Zachód cały czas daje się nabierać. Ja bym nie powiedziała, że daje się nabierać, bo gdyby się dał nabierać, to nie dawałby broni Ukrainie, nie dawałby wsparcia, powiedzmy sobie szczerze, bez wsparcia amerykańskiego. W mniejszym stopniu, ale jednak to też ma znaczenie. Wsparcia unijnego, w tym także wsparcia finansowego, Ukraina by się już nie broniła. Nie byłaby w stanie po prostu się bronić w takiej asymetrycznej wojnie. W związku z tym to wsparcie jest i nie jest tak, że Zachód jest sparaliżowany tą groźbą, ale tak, ta groźba wisi cały czas. Powiedziałabym, że wisi nie tylko nad Zachodem, ona w pewnym sensie wisi nad światem. I ta groźba jest brana pod uwagę, ale coraz bardziej jest zrozumienie także na Zachodzie, że nie może ta groźba spowodować, żeby Ukraina nie dostawała wsparcia i żeby celem nie było militarne pokonanie Rosji, bo Rosja niepokonana militarnie pójdzie dalej w swoją ekspansję. Ostatnio były groźby wobec Mołdawii. Są przecież, były też groźby wielokrotnie wygłaszane pod adresem i naszego kraju. Po prostu taki reżim niepowstrzymany militarnie nie zatrzyma się. Panie ambasador, ostatnio generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, powiedział mnie, że zdziwiłby się, gdyby się okazało, że Ukraina nie posiada broni jądrowej. Co pani na to? I ja bym się zdziwiła, prawdę powiedziawszy, gdyby Ukraina posiadała broń jądrową. Według wszelkiej mojej wiedzy ta broń tam była po rozpadzie Związku Radzieckiego. Teraz tam tej broni nie ma. Niemniej może pan generał ma jakąś wiedzę, która jest wiedzą daleko niepubliczną. Z wszystkiego tego, co ja wiem, Ukraina tej broni nie ma. Mało tego, wszelkie sugestie, że gdyby Rosja, no mówimy bardzo wariantowo, tak, użyła jakoś tam broni nuklearnej w Ukrainie, to wówczas Ukrainie można by tę broń przekazać. Nawet takie sugestie są natychmiastowo i bardzo ostro przez stronę zachodnią ucinane. Wspomniała pani przed chwilą, że Rosja zmienia się w przerażający militarny totalitaryzm. Tak to dokładnie zabrzmiało. Wiadomo, że to się przede wszystkim odbija na Ukrainie. To są także groźby wobec Zachodu. Ale czy pani zdaniem ta przemiana jest odczuwalna także wewnątrz Rosji? Dla Rosjan, dla zwykłych obywateli, czy nie?
jest bezwzględnie odczuwana, ale może nie do końca tak, jak my to sobie wyobrażamy. Rosjanie żyją gorzej, ale nie żyją gorzej już tylko, że nagle w ostatnim roku nastąpił jakiś krach, tylko to pogorszenie jest jakimś procesem już od kilku lat trwającym w Rosji. W ostatnim roku ono było kontynuowane. Przede wszystkim to dotknęło paradoksalnie tych najbogatszych, którzy przestali móc jeździć swobodnie na zachód, którzy przestali mieć dostęp do tych wszystkich firm zachodnich, które były w Moskwie, w dużych miastach i które się wycofały, oraz dla tych najbiedniejszych, których granica, po prostu każde już zmniejszenie dochodów powoduje, że oni funkcjonują na prawie że na granicy przetrwania, ale zdecydowana większość Rosjan jednak ekonomicznie nie odczuła jakiegoś takiego drastycznego pogorszenia. To jest proces do, jak takiej powolnie gotującej się żaby. Rosjanie ewidentnie odczuli i przestraszyli się mobilizacji. Niemniej widać, że te nastroje odbiły i po 3 miesiącach są mniej więcej w tym samym miejscu, co przed mobilizacją. I Rosjanie w taki mniej lub bardziej, około 35% zdaje się, że entuzjastycznie akceptuje tę wojnę. Natomiast reszta, około 20%, zdecydowanie jej nie chce. Też no, sporo ludzi, około 1 do 1,5 miliona ludzi wyjechało w ogóle z Rosji. A po środku ci wszyscy ludzie raczej tej wojny nie chcą, ale równocześnie uważają ją za konieczną. W znacznym stopniu kupują propagandę Kremla, że to jest jakieś zło, które czyha na całą Rosję i chce tę rosyjskość, rosyjski mir zniszczyć. Starają się w ogóle od tego wszystkiego izolować myślowo, mentalnie. I widać też z badań takich jakościowych, fokusowych, że ludzie się skierowali w kierunku takiego życia prywatnego, rodzina, znajomi, żeby o tym wszystkim nie myśleć i do siebie nie dopuszczać. Tak więc ich życie się zmieniło. Natomiast pytanie, w jakim stopniu oni mentalnie dopuszczają do siebie to, że ich życie się zmieniło, że oni się nie mogą już w mediach społecznościowych swobodnie wypowiadać o polityce, że ludzie za protesty z napisem nie dla wojny dostają wieloletnie wyroki. Gdzieś tam to na obrzeżach ludzie wiedzą, ale nie chcą wiedzieć i nie chcą tego do siebie dopuszczać. No ale oczywiście są grupy ludzi, dla których to zmieniło bardzo wiele, bo oni po prostu albo znaleźli się w więzieniu, albo Rosję musieli opuścić lub chcieli opuścić, po prostu wyjechali, bo się nie godzą na ten reżim. Abbas Galiamow, czyli były autor przemówień Władimira Putina, stwierdził, że Rosję może czekać zamach stanu, że może dojść do niego w ciągu najbliższego roku, tutaj cytat, i ostrzega, że jeżeli dyktator utrzyma władzę, może zablokować wybory prezydenckie w roku 2024. Czy pani w ogóle wierzy w scenariusz zamachu stanu na Kremlu w Rosji? Jeżeli zastanawiamy się, w jaki sposób ten reżim miałby się, czy mógłby się zmienić, to no widać, że szansa, że on by się jakoś miał zmienić oddolnie, ja bym powiedziała, że jest właściwie prawie, że bliska zeru. Czyli, że protesty oddolne, których na razie dużych nie ma, ale nawet jakby się zdarzyły, to ich szansa na to, żeby wywrócić ten reżim, jest bliska zeru. I to nie chodzi tylko o to, co się dzieje w Rosji, ale spójrzmy na inne reżimy. Co się dzieje w Iranie? Co się stało w Białorusi? Niestety, jeżeli władza ma lojalny dzisiaj aparat opresji wobec siebie, to jest w stanie nawet bardzo wytrwałe, bardzo duże i bardzo powszechne i zdeterminowane protesty ogromnie brutalnie w takiej wojnie przeciwko własnemu narodowi stłumić. To nam mówi doświadczenie i ostatnich lat, miesięcy, i nie inaczej prawdopodobnie byłoby w Rosji. To oznacza, że jedyna zmiana, jeżeli miałaby nastąpić, musiałaby się zdarzyć na górze. I to oczywiście się może zdarzyć przez to, że Putin po prostu umrze lub ktoś mu w tym pomoże, a może się zdarzyć jakiś rozłam w elicie. Nie ma dzisiaj, nic do nas takiego nie dociera, co by wskazywało, że ten rozłam tam jest i są ludzie, którzy są gotowi na takie działania. No niemniej często jest tak, że te rzeczy są w ukryciu i my nie do końca możemy wiedzieć, co się tam wokół Putina dzieje. Na pewno jest tak, że on się staje liderem coraz słabszym też fizycznie, mentalnie, to widać. Jest te wszystkie jego paranoje. Chociażby ten Wołgograd 2 dni temu, przecież to miało być święto jakoby narodowe, a tam zamknięto cały ten obszar, w którym był Putin. On się boi cały czas zamachu też pewnie, prawda?
Nieprawdopodobnie. Wyłączono telefony komórkowe. Ludzie dostali SMS-y, żeby siedzieli w domu. Znaczy, to, co się dzieje wokół tego lidera, nie ma już nic wspólnego z jakimkolwiek jego kontaktem z ludźmi i z narodem. I to oznacza, że on ma taką pogłębiającą się jakąś izolację, paranoję wewnętrzną. Czy to oznacza, że jest niezdolny do dalszego sprawowania tego przywództwa? No nie, jest zdolny. Ale czy to oznacza, że zamach w środku, jakiś rozłam w elitach i próba siłowa przejęcia władzy jest zupełnie niemożliwa? Nie jest zupełnie niemożliwa. Panie ambasador, w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 459 dzieci, a 919 zostało rannych. To są informacje płynące z prokuratury generalnej. Informuje o tym Ukrinform. Ponad 1378 dzieci zostało dotkniętych na Ukrainie w wyniku agresji zbrojnej Rosji na pełną skalę. Sytuacja absolutnie przerażająca, bo wiadomo, że wojna w ogóle jest przerażająca, ale kiedy dotyka tych najmłodszych, to tym bardziej tę swoją straszną twarz pokazuje. Czy pani uważa, że... To jest też pytanie, które często zadaję swoim gościom, bo ja sama w to osobiście nie wierzę, ale może pani jakąś wiarę we mnie tchnie. Czy sądzi pani, że ktokolwiek z reżimu Putina łącznie z nim za to odpowie? Czy będzie taka, w cudzysłowie, Haga dla Putina i dla jego współpracowników? Czy to raczej w obecnych czasach jest niemożliwe? Chcielibyśmy wszyscy, żeby tak się zdarzyło. Szansa na to, powiedziałabym tak, jest niejasna i to nie dlatego, że mamy jakieś złe czasy, tylko dlatego, że Rosja jest mocarstwem atomowym. I wojna, taka klęska militarna, jak się zdarzyła Niemcom po II wojnie światowej, po prostu trudno ją sobie wyobrazić, bo żadne wojska nie wkroczą na terytorium Rosji tak, żeby dojść do Kremla, żeby obalić tę władzę, żeby pociągnąć do odpowiedzialności ten reżim, bo rzeczywiście wówczas ta groźba eskalacji atomowej byłaby zbyt realna, koszty i ryzyka dla całego świata nieprawdopodobne i nikt czegoś takiego po prostu nie zrobi. Więc jedyna droga tak naprawdę do rozliczenia tego reżimu i tych ludzi odpowiedzialnych za te wszystkie koszmary byłaby taka, że pod wpływem klęski militarnej w Ukrainie doszłoby do zmiany na Kremlu, zmiany, która by została zainicjowana na górze, co nie znaczy, że ludzie by się oddolnie do tego nie dołączyli, ale tak jak powiedziałam, szansa raczej musiałaby zostać zainicjowana na górze i ta zmiana musiałaby pójść po pierwsze nie w stronę jeszcze większej militaryzacji, ale w stronę liberalizacji i demokracji i nowa władza musiałaby mieć odwagę i chęć i wolę, żeby tych wszystkich ludzi pociągnąć do odpowiedzialności. No tak, tylko na to się niestety pani ambasador na razie się nie zanosi, dlatego że wszyscy mówią o tym, że Rosjanie szykują bardzo potężną inwazję kolejną, ofensywę. Putin kazał zająć Zaporoże do 1 marca. Mówi się o zajęciu całego Donbasu i o tym, że Ukraina właściwie jedyne, co w tej chwili może robić, to się bronić. To Rosjanie będą w tej chwili w natarciu. To, o czym powiedziałam, to jest długookresowy scenariusz, jedyny, który by do tej sprawiedliwości mógł doprowadzić. Natomiast rzeczywiście najbliższe pół roku będzie okresem super ważnym. Rosjanie niestety przejęli inicjatywę militarną dzisiaj na froncie wschodnim, ale pamiętajmy, że Putin już wyznaczał różne cele. Było i już kontrola całej Ukrainy i zdobycie Kijowa i potem zdobycie całego Donbasu i wszystkie te cele się nie powiodły. Ataki rosyjskie zostały odparte, ale w tym momencie Ukraina stoi przed groźbą kolejnej rosyjskiej ofensywy, przy czym być może prawdopodobnie w takich dwóch etapach. Jedna już teraz w lutym z użyciem mobilizowanych, którzy w międzyczasie, bo na początku wysłano około setki, nie wiemy, ponad setkę tysięcy mobilizowanych, takich zupełnie nieprzeszkolonych, świeżych, ale pozostałych szkolono przez te kilka miesięcy od września. I oni teraz po tym przeszkoleniu trafią na front ukraiński. Natomiast to, czego Rosjanom brakuje, to jest ciągle wystarczająca ilość ciężkiego uzbrojenia, która jest doprodukowywana. Rosjanie bardzo dużo stracili, ponad 3000 czołgów na przykład w czasie tej inwazji. Więc to jest wszystko doprodukowywane dzisiaj w Rosji i nie mają wystarczająco dużo do tej ofensywy. I mówi się, że kolejna ofensywa już gdzieś głębszą wiosną
na początku lata byłaby ze zmobilizowanymi, którzy byliby wyszkoleni i już także z większą ilością ciężkiego uzbrojenia. I to te dwa momenty są dla Ukrainy krytycznie istotne i dlatego tak ważne są dostawy broni. Nie dostawy broni po prostu kiedyś, tylko jak najszybciej, bo Ukraina jest się w stanie bronić i ma naprawdę dobrą, wyszkoloną armię i dobre przywództwo, ale bez amunicji, bez zaawansowanego uzbrojenia no nie będzie w stanie tej ofensywie stawiać czoło. Czy pani zdaniem dojdzie do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce w okolicach rocznicy napaści Rosji na Ukrainę? Mówiło się o tym na razie nieoficjalnie. Joe Biden powiedział, że przyjedzie, jeszcze nie zna terminu, no ale właśnie pojawiły się jakieś takie wiadomości dotyczące tego, że miałoby to się też celowo i symbolicznie zdarzyć właśnie w okolicach 24 lutego. Widać, że wokół tego 24 lutego, no tej rocznicy... rocznicy tak naprawdę, strasznego wydarzenia i strasznego wojennego roku, jest taka wola symbolicznego zaznaczenia tego z obu stron. Ten szczyt unijno-ukraiński, o którym mówiliśmy, jest częścią tego. Wizyta ewentualna. Ja mam wrażenie, że tu nie ma po prostu ostatecznej decyzji w tej sprawie, czy Biden miałby być w Polsce. Oczywiście strona polska by tego bardzo chciała. No wiadomo. I tu jest decyzja po stronie amerykańskiej, która nie została jeszcze ostatecznie podjęta. Natomiast już jest, wygląda na to decyzja, że decyzja jest decyzja po stronie rosyjskiej, że wreszcie to wystąpienie Putina, które przecież było odkładane i zgodnie z konstytucją, ale któż by ją w Rosji szanował, no niemniej miało się odbyć w zeszłym roku, zostało przełożone na 22 lutego, czyli Putin według wszelkich informacji wygłosi je właśnie na rocznicę wojny. Panie ambasador, i na koniec sprawa ostatnia i bardzo krótko, bo wiem, że pan profesor Antoni Dudek już czeka, ale o to muszę panią zapytać, ponieważ była pani na zjeździe krajowym Polski 2050 ostatnio. Rozumiem, że utożsamia się pani z tą partią. Czy pani będzie startować do Sejmu z list Szymona Hołowni? Ja jestem dyrektorką Instytutu Strategie 2050, no tak, czyli Instytutu współpracującego z ruchem, w tym z partią. Ja to podkreślam, bo to jest takie nowum w Polsce, że może być byt, który jest bytem think tankowym i który równocześnie nie jest częścią partii. No dobrze, ale ja to nie ma pani plany, nie będzie pani. Nie będę startowała, dlatego że uważam, że to wsparcie eksperckie dla partii, dla siły politycznej, dla ruchu powinno być przez cały czas kampanii wyborczej i ja chciałabym dawać je jako dyrektorka tego instytutu. A utożsamia się pani z tą polityką, która ostatnio jest prowadzona przez Szymona Hołownię w kontekście współpracy na opozycji? Podoba się to pani? Jak najbardziej, ja powiem, co mi się podoba. Podoba mi się i zdecydowanie się utożsamiam. Zresztą dałam temu wyraz też na łamach Gazety Wyborczej. Utożsamiam się z tym, że jeżeli pojawia się prawo zaproponowane przez obecną koalicję, które jest sprzeczne z konstytucją, to ja po 7 latach, a naprawdę wielokrotnie się w tej sprawie wypowiadałam, chodziłam na protesty i mówiłam, i nie jestem osobą, która z dnia na dzień z powodu jakichś kalkulacji politycznych powie, no dobrze, ale tym razem to będziemy, przymkniemy oczy na to, że to prawo jest sprzeczne z konstytucją i będziemy za nią głosować. Ja jestem głęboko przekonana, że jeżeli prawo jest sprzeczne z konstytucją, a to prawo o Sądzie Najwyższym jest i to powiedzieli najwięksi, powiedziały największe autorytety prawne, te wszystkie, na które powołujemy się od 7 lat, to wtedy trzeba przeciwko takiemu prawu głosować. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ktoś tam się i pozwalać, żeby ono de facto przeszło. Ktoś tam się usilnie do pani dobija, więc już oddaję niestety w ręce. Tak. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu 2050 i nie przyszła poseł, jak sama ona zapowiedziała. Bardzo dziękuję pani ambasador. Kłaniam się i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Prawda?
prawdopodobnie, gdybyśmy mieli omówić wszystko to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy, w opozycji czy w Konfederacji z panem profesorem Dudkiem, to byśmy musieli zostać tutaj co najmniej do poniedziałku. No ale postaramy się to jakoś skondensować wszystko, choć rzeczywiście wydarzeń bardzo dużo. Już za chwilę pan profesor u państwa, zapraszam. Zamierzam podziękować panu ministrowi za to, że stara się według bardzo jasnych, bardzo transparentnych i uczciwie dla wszystkich obowiązujących kryteriów stara się wspomagać różne organizacje pozarządowe. Szanowni państwo, proszę przyjrzeć się wyraźnie kryteriom, przecież one były zawsze wszędzie, zawsze dostępne dla każdego. Każdy mógł aplikować i być może są organizacje, które wcześniej w czasach Tuska i Platformy Obywatelskiej miały bardzo duży dostęp do środków i teraz są niezadowolone. Ja mogę powiedzieć, że ogromna większość organizacji patriotycznych nie miała dostępu do środków. Pamiętam o tym doskonale, ponieważ jako prezes Banku Zachodniego 10 lat temu bardzo wiele takich organizacji zwracało się do wówczas kierowanej przeze mną organizacji, wówczas kierowanej przeze mnie firmy o wsparcie. I narzekały bardzo te organizacje, że nie ma możliwości pozyskania środków, nie ma programów. Dzisiaj te programy są, one są rozwijane. To jest Narodowy Instytut Wolności, to są właśnie programy różnego rodzaju w Ministerstwie Edukacji, Nauki i w wielu innych resortach zresztą również. I one są zawsze oparte o kryteria jasne, dostępne dla każdego, więc myślę, że będziemy po prostu starali się jeszcze szerzej nagłaśniać tego typu programy, aby każdy miał możliwość skorzystania ze środków. Pan profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, słyszał pan przed chwilą premiera Mateusza Morawieckiego, który własną piersią broni Przemysława Czarnka i twierdzi, że w ogóle trzeba mu podziękować. Czy Przemysław Czarnek to jest taki człowiek PiSu do zadań specjalnych? No, można powiedzieć, że tak. Od takiego bardzo ostrego występowania i powiedziałbym, no, pokazywania wprost, o co chodzi. I tu minister Czarnek jest rzeczywiście znakomity, bo on nie obwija niczego w bawełnę. No, on mówi tak, teraz my mamy władzę i będziemy dawać komu nam się podoba, a wy se wygrajcie wybory. I właściwie taki jest jego przekaz, to będziecie se też dzielić po swojemu. I to się do tego sprowadza. A to, że pan premier Morawiecki owija to w jakieś takie, prawda, formułki, że były jakieś transparentne procedury, że były jakieś, prawda, reguły, no to są oczywiście bajki dla małych dzieci. Przecież sam premier Morawiecki właściwie w to nie wierzy, co udowadnia w dalszej części swojej wypowiedzi. Bo jak prześledzimy tę jego wypowiedź, to on w pierwszej części mówi tak, no przydzielali, minister Czarnek przydzielał te środki w sposób absolutnie profesjonalny, bezstronny, po czym zaraz mówi, no ale za czasów Platformy to dawaliście swoim, a teraz my, prawda, będziemy dawać swoim, bo będziemy wspierać organizacje patriotyczne. No i to się do tego sprowadza, więc właściwie obaj robią to samo, tylko premier Morawiecki obwija to w bawełnę, a minister Czarnek tego w bawełnę nie owija i za co jestem mu wdzięczny, bo ja uważam, że generalnie ministra Czarnka powinno się jak najwięcej puszczać w mediach. On powinien mieć w ogóle stały program taki na żywo i powinien dużo mówić, żebyśmy poznali szerzej jego poglądy. Myślę, że Polacy powinni wiedzieć, co w głowie ma człowiek, który kieruje polską edukacją. Ma bardzo ciekawe rzeczy w głowie, tylko on się nie ma okazji rozwinąć. On nie powinien tylko gdzieś na korytarzu, na jakimś tam, prawda, krótkich konferencjach się wypowiadać. On powinien mieć taki program jak z panią, pół godziny, 45 minut. I myślę, że po kilkunastu takich programach wielu Polakom obawiam by się otworzyło oczy. Obawiam się, że ktoś mógłby nie przeżyć tego starcia, panie profesorze. Nie, nie myślę, żeby przeżył, natomiast myślę, żeby się wielu Polakom otworzyły oczy, bo po prostu minister Czarnek ma za mało czasu. Mm-hmm. Ale sądzi pan, że gdyby otworzył się bardziej i miał tego czasu więcej, to nawet wyborcy PiS otworzyliby oczy ze zdumienia, czy nie? Nie, wyborcy PiS nie, ale pamiętajmy, że dzisiaj w Polsce mamy bardzo mocno podzielone społeczeństwo, a w wyniku wyborów, co powtórzę po raz kolejny, zadecyduje te kilkanaście procent niezdecydowanych. Ja myślę, że ci niezdecydowani wyborcy mieliby okazję zobaczyć, komu chcą ewentualnie powierzyć władzę na kolejną kadencję, bo minister Czarnek jest, można powiedzieć, taką kwintesencją myślenia PiSu o państwie, o społeczeństwie, o różnych regułach rządzących polską demokracją. Więc myślę,
myślę, że naprawdę to byłoby z korzyścią dla nas wszystkich. No niestety na razie nikt na to nie wpadł, żeby ministrowi Czarnkowi dać więcej czasu antenowego. Ja w każdym razie apeluję dać mu więcej czasu antenowego. Niech mówi w sposób nieskrępowany, tylko oczywiście trzeba mu co jakiś czas zadawać pytania pobudzające go do większej aktywności. Panie profesorze, jeśli chodzi o Przemysława Czarnka i w ogóle sposób działania Prawa i Sprawiedliwości, powiedział pan, że on jest taką kwintesencją myślenia PiSu o państwie. I rzeczywiście przecież ten konkurs, rozdysponowanie tych 40 milionów, zakup w ramach dotacji tych wszystkich nieruchomości dla krewnych i znajomych Królika był możliwy tylko dzięki temu, że zmieniono w tej sprawie ustawę, bo przecież wcześniej minister nie miał takich kompetencji, nie miał takich możliwości. One się pojawiły teraz i Przemysław Czarnek nie widzi w tym w ogóle nic zdrożnego, nic nadzwyczajnego, ba, zapowiada kolejne tego typu inicjatywy. Tymczasem okazuje się, że co druga z organizacji, które otrzymały te dotacje, była negatywnie oceniona przez zespół ekspertów, który był do tego konkursu w cudzysłowie zatrudniony. Pan minister po prostu zmienił zdanie ekspertów, stwierdził, że nie będzie go brał pod uwagę, no i zdecydował, jak zdecydował. O czym to wszystko świadczy, panie profesorze? No właściwie świadczy to tylko o tym, że konkurs nie jest w pełni doskonały, bo w następnym konkursie prawdopodobnie, jeśli w ogóle ci eksperci przetrwają, to w 100% już ich opinie będą zignorowane przez ministra Czarnka, bo wygląda na to, że w połowie ci eksperci jednak go do czegoś przekonali i on uwzględnił ich zdanie i to jest bardzo niepokojące, dlatego że ja nie wiem, czy jest znany skład tego zespołu ekspertów, ale podejrzewam, że mogą tam być jakieś osoby o poglądach, jak to mówi, zacytuję ministra Czarnka, lewackich, neomarksistowskich, komunistycznych, których on tropi nieustannie i wszędzie. Mieliśmy już w przeszłości takich polityków w Polsce i nie tylko, którzy stale tropili wroga zewnętrznego i wewnętrznego i tu minister Czarnek jest ich godnym następcą, więc powinien się przyjrzeć bardzo uważnie temu zespołowi ekspertów, bo na pewno jest tam jakiś element wrogi, który ministra usiłował wprowadzić w błąd, skoro w 50% prawda, jednak minister zgodził się z zdaniem tych ekspertów. Także tyle mogę powiedzieć. No, oczywiście ja sobie żartuję, ale proszę powiedzieć, pani redaktor, powiem tak. Minister Czarnek przekroczył w moich oczach już wszystkie, powiedziałbym, reguły, żeby go traktować poważnie. To nie jest człowiek, z którym ja jestem zdolny do jakiejkolwiek poważnej rozmowy, ponieważ on żyje w rzeczywistości równoległej. On się posługuje językiem, który teoretycznie jest językiem polskim, ale poszczególne słowa, jakie w nim używa, znaczą zupełnie dla niego coś innego niż dla mnie. I dlatego ja mam z nim taki sam problem, jakbym rozmawiał z kimś, kto mówi w języku mocno obcym, już nie będę porównywał w jakim, ale no, kompletnie dla mnie niezrozumiał. Znaczy rozumiem poszczególne słowa, ale sens tych słów połączonych w zdania dla mnie wygląda na kompletnie niezrozumiały. To teraz, panie profesorze, pytam pana jako historyka. Zresztą być może to byłby fajny pomysł na odcinek na pańskim kanale YouTube'owym. Chodzi mi o uwłaszczenie się nomenklatury. Wielu porównuje to, co dzieje się w tej chwili w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, do tego, co działo się na przełomie lat 80. i 90., jeżeli chodzi o upadek reżimu komunistycznego i jak komuniści, socjaliści, PZPR-owcy uwłaszczali się na majątku państwowym na początku III Rzeczypospolitej. Czy pan tutaj rzeczywiście widzi analogię? Czy to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość napycha sobie teraz w każdy możliwy sposób kieszenie naszym wspólnym publicznym majątkiem? Tak, oczywiście podobieństwa są. Dziękuję, że pani wspomniała o moim kanale Dudego Historii. Tam niedługo rzeczywiście będzie odcinek. Tak, bardzo mi miło. Niedługo będzie tam odcinek nawiązujący do pani pytania. Będzie tam sylwetka Mieczysława Rakowskiego pokazana. I właśnie rząd Rakowskiego był tym rządem, który stworzył prawne podstawy się uchwalił to Sejm. To była tak zwana ustawa o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej z lutego 1989 roku, która właśnie otworzyła drogę do uwłaszczenia nomenklatury, czyli mocno przejmowania części majątku, wypompowywania z majątku państwowego środków przez ludzi z ówczesnego aparatu władzy PZPR-owskiej. I to, co się dzisiaj dzieje, oczywiście to przypomina, tyle tylko, że jednak skala jest ciągle mniejsza, bo te 40 milionów złotych ministra Czarnka, no to jest na tle tego, co się działo w 89 roku. Ale to nie jest jedyny przykład, no już wcześniej mieliśmy kilka. Ja, oczywiście, natomiast ja chcę na razie, jako historyk oceniam, że na razie skala nie jest tak duża, no ale jeszcze zobaczymy, co się wydarzy do wyborów. Jeszcze może będą kolejne inne pomysły tego rodzaju. No nie wiem, jakim nasileniem minister Czarnek będzie te konkursy przeprowadzał. Być może będą one się częściej odbywały. Może inni ministrowie pójdą w ślad ministra Czarnka, bo na przykład tutaj wicepremier minister Gliński ma ogromne pole do działania. Przecież on też może wspierać pozarządowe, patriotyczne organizacje, kulturą narodową się zajmujące i tak dalej. Także wie pani, oczywiście to jest wszystko kwestia decyzji, natomiast mechanizm jest podobny. No, ja nie kryję, że jestem zdumiony, że te przepisy dopuszczają, jak słyszę, że można taką nieruchomość sprzedać po kilku
kilku latach. Po zejście po 5 latach na wolnym rynku i właściwie jest to już forma uwłaszczenia tych organizacji. Żyć z tego bardzo dostatnie po prostu. Dokładnie czy to, tak. Czy to pana zdaniem świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość obawia się przegranej w nadchodzących wyborach i szykuje sobie takie mięciutkie poduszki do jeszcze większego lądowania i do przetrwania jakichś bardziej chudych lat po odejściu od władzy, że ma perspektywę oddania władzy, ale próbuje zachować jej jak najwięcej? No wie pani, ja nie mam co do tego wątpliwości, bo jeżeli się patrzy na właściwie wszystkie sondaże, które mieliśmy na przestrzeni ostatniego roku, no może z wyjątkiem jakiegoś jednego czy dwóch, to z tych sondaży wynika, że Zjednoczona Prawica nie ma samodzielnej większości. I wtedy oczywiście można wierzyć w geniusz prezesa Kaczyńskiego, że on świetnie znanymi nam metodami na radnego Kałużę i podobnymi zbuduje tą większość w następnym Sejmie. No ale gdyby jednak ktoś w PiSie nie do końca miał przekonanie, że prezes Kaczyński będzie w stanie wyrwać z szeregów innych ugrupowań, być może 20 czy 30 posłów, żeby tą zbudować tą większość, no to PiS nie będzie miał większości, żeby stworzyć następny rząd. Więc z tego punktu widzenia wszystkie te działania są racjonalne. Ja się dziwię, że w ogóle wstrzymano ten pomysł, który się pojawił jesienią ubiegłego roku, który miał z kolei służyć zabetonowaniu władz spółek Skarbu Państwa, bo tam była taka ustawa, tak, która miała, prawda, uniemożliwić następcy ministra Sasina takie szybkie wymiany rad nadzorczych. To zostało wycofane, ale niewykluczone, że wróci, zwłaszcza jeśli te sondaże się nie zmienią, bo być może prezes Kaczyński kazał to wycofać, bo siało to defetyzm, ale jeżeli się okaże latem, że sondaże się nie zmienią na korzyść PiSu, no to taka ustawa też wejdzie w życie i wtedy przypomnę, żeby ją zmienić, trzeba będzie przełamać weto prezydenta Dudy, mówię o następnym rządzie, bo inaczej prezes Obajtek zostanie z nami do wyborów w 25 roku prezydenckich, niezależnie od tego, kto wygra wybory w 23 roku. No do prezesa Obajtka zaraz jeszcze wrócimy, bo tutaj dwie bardzo soczyste historie się pojawiły. Natomiast skończmy jeszcze kwestię dotyczącą samego Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma pan takiego poczucia, że to, co się wydarzyło ostatnio w kręgach opozycyjnych, tak to nazwę eufemistycznie, chodzi mi o to całe zamieszanie wokół głosowania nad nowelizacją o Sądzie Najwyższym, późniejsze wystąpienie Szymona Hołowni i tak dalej, zadziałało na korzyść PiS, że jednak troszeczkę PiS odrobił straty w sondażach w przeciwieństwie do opozycji? Znaczy na pewno opozycji nie pomogło to, co zrobił Szymon Hołownia. Co gorsze dla niego, jemu też to nie pomogło, bo ja wiem, dlaczego on to zrobił. Moim zdaniem on to zrobił po to, żeby się ustawić na lepszych pozycjach w stosunku do Platformy Obywatelskiej, ponieważ widać, że jego partia zaczęła słabnąć wyraźnie kosztem Koalicji Obywatelskiej, ale chyba raczej efektu spodziewanego nie osiągnie. No zobaczymy po najbliższych sondażach. Znaczy takie pokazanie się jako ten jeszcze twardszy antypisowski obóz polityczny. Natomiast czy to pomogło PiSowi? Ja myślę, że PiSowi pomogło co innego. Lekka zima, mówiąc krótko. Znaczy zima okazała się na szczęście dla nas wszystkich nie aż tak surowa, jak mogła być przecież. Mrozy nie były wielkie. Węgiel w ostateczności wprawdzie niskiej jakości, ale dojechał do większości potrzebujących. Także obyło się, mówiąc krótko, bez kryzysu energetycznego. I to myślę, że PiSowi bardziej pomogło. Przy okazji inflacja rzeczywiście, jej tempo w ostatnie, te, które mieliśmy dane, też pokazało, że zaczyna hamować. I to są raczej czynniki, które PiSowi bardziej pomogły niż działanie Szymona Hołowni. Ale żeby była jasność, to wsparcie oznacza, że PiS nie spadł poniżej 30% w sondażach, czego niektórzy się spodziewali, ale to nie znaczy, że on ma szansę na samodzielną rządy. Moim zdaniem, dopóki nie zacznie się zbliżać i przekraczać 40% w sondażach, a raczej przekraczać niż zbliżać się, dopóty nie ma szans na samodzielne rządy. To jasno wynika z arytmetyki sejmowej. Rozumiem, że pana zdaniem Szymon Hołownia, tak wnioskuję z tego, co pan powiedział, popełnił błąd takim, a nie innym stanowiskiem, sposobem komunikowania się ze swoimi partnerami politycznymi, odzywkami takimi do byłego premiera Donalda Tuska, no i szeregiem innych zdarzeń, które nastąpiły później. W tej chwili Polska 2050, mam takie poczucie, zgrywa taki, znaczy ma taki system, a właściwie, no taki, jak to się mówi, że to jest syndrom oblężonej twierdzy. O, chyba mniej więcej coś w tym stylu, że czuje się, cały czas wszyscy podkreślają, że się czują atakowani, że się czują krytykowani. Tak, ale jakiś taki niesprawiedliwy osąd tego wszystkiego. A pana zdaniem on sprawiedliwy był czy nie?
Wie pani co, to znaczy ja uważam, że w tej sprawie przesadzono, to znaczy mówię, najpierw przesadził Hołownia, uważając, że to go odróżni, a później bardziej krytycy ruchu Hołowni, bo tak naprawdę to oni pomogli PiS-owi tak atakując mocno już, choćby słynny redaktor Lis, który moim zdaniem w sensie, powiedziałbym, no takim językowym stoczył się już na samo dno, atakując Szymona Hołownię, bardzo brzydko. Natomiast z tego wszystkiego moim zdaniem dalej nic istotnego nie wynika, ponieważ to była burza szklance wody, której za miesiąc już będziemy, niewielu będzie o niej pamiętało. Istotne jest ciągle to, co przed nami, czyli w jakiej konfiguracji pójdzie opozycja do wyborów. Już przed tą historią szanse na jedną listę były znikome, no to po tej historii z właśnie głosowaniem odmiennym przez posłów ruchu Hołowni, no stało się jasne, że tej wspólnej listy nie będzie, nawet dla tych, którzy jeszcze do tego momentu się łudzili, że to jest możliwe. Natomiast ciągle moim zdaniem jest szansa na dwie listy. I moim zdaniem dwie listy opozycji to było z jej punktu widzenia, jej interesu i szans na przejęcie władzy optymalne rozwiązanie. Ale nie ma szans na dwie listy, znaczy, panie profesorze. Nie, moim zdaniem to nie jest jeszcze dzisiaj wykluczone. Ale jak? Ale to proszę mi powiedzieć jak, skoro Platforma Obywatelska mówi wprost i to mówią wszyscy przedstawiciele Platformy, z samą Lewicą nie pójdziemy. No to nie ma szans na to. No to jeżeli nie pójdą z samą Lewicą, to jest szansa na trzy listy. To jest oczywiście gorsze rozwiązanie niż dwie listy, ale to ciągle jeszcze nie oznacza, że opozycja na pewno przegra wybory. Mm. Moim zdaniem opozycja na pewno przegra wybory, jeżeli będzie podzielona na cztery listy i ta czwarta najsłabsza lista Koalicji Polskiej przepadnie poniżej progu, a równocześnie PiS dostanie 40%. No to wtedy rzeczywiście jest szansa na powtórzenie scenariusza znanego nam z 2015 roku, kiedy PiS dostał 37,5% głosów, a ponieważ Lewica przepadła i podobnie korwiniści poniżej progu, to łącznie dało to takiego bonusa Zjednoczonej Prawicy, że zamieniło się w 235 mandatów. Ale 4 lata później PiS miał 6% więcej głosów, ale dostał te same 235 mandatów, ponieważ już nie było takiego spektakularnego przypadku, że ktoś spadł poniżej progu. I to pokazuje, że tak naprawdę jeśli chodzi o ostateczny kształt Sejmu, nie jest najważniejsze jedynie to, kto wygrał, kto ma największy klub, tak, ale też kto przepadł, kto do tego Sejmu nie wszedł, a kto wszedł. Więc mówiąc inaczej, sprawa jest, piłka jest w grze i tu nic nie jest przesądzone. Zatem opozycja podzielona nawet na 4 listy, jeżeli one wejdzie, też ciągle ma hipotetycznie szansę na zbudowanie koalicji, jak ją nazywam, kordonowej i za odebranie PiS-u władzy wykonawczej, tylko to będzie dużo trudniejsze, to nie ma co ukrywać. Przy trzech listach... No właśnie, panie profesorze, nie ma pan takiego wrażenia, że część tak zwanego, nie lubię tego określania, ale się go używa, komentariatu, ale również część polityków gdzieś zapomniała, gdzieś uciekła ta wiedza o tym, że my w Polsce mamy system Donta? Bo szczerze mówiąc, jak słucham czasami rozmaitych prognoz dotyczących podziału i tak dalej, to mam wrażenie, że ludzie w ogóle nie pamiętają o tym, jak działa system Donta. No pewnie tak, no to jest problem. Ludzie w ogóle, wie pani, zakładają, że na pewno rząd tworzy przedstawiciel tej formacji, która dostała najwięcej głosów. A to też nie jest prawda, bo rząd stworzy ostatecznie ten, kto będzie miał za sobą większość posłów. A to wcale nie musi być formacja, która zwyciężyła w wyborach, choć oczywiście zwykle tak jest, ale tak być nie musi. Natomiast tutaj bardzo istotne będzie to, co ostatecznie zrobi Donald Tusk, żeby zwiększyć szansę swojej partii na zwycięstwo w wyborach, dlatego że jak widzimy wszystkie sondaże, to no już bardzo prosty. Moim zdaniem musi wykonać manewr Kaczyńskiego z 2015 roku, czyli na konwencji, która się powinna odbyć niebawem, wielkiej Koalicji Obywatelskiej, ogłosić uroczyście, że jeżeli Koalicja Obywatelska będzie, jej polityk miał szansę tworzyć nowy rząd po wyborach, to tym kandydatem na premiera nie będzie on, tylko Rafał Trzaskowski. Bo jasno z wszystkich badań wynika, że Trzaskowski ma mniej więcej 10% większe poparcie od Tuska, jeśli chodzi o postrzeganie jako kandydata na premiera. Co by to w praktyce oznaczało? To, że Trzaskowski premierem nie chce być i według wielu się nie nadaje do tego, panie profesorze, po prostu. Pani redaktor, czy ktoś się nadaje na premiera, czy nie, to my się dowiadujemy dopiero, jak zostaje tym premierem i jak on rządzi. Ja tylko mówię o tym, co wynika z badań i jak w jaki sposób Koalicja Obywatelska mogłaby dogonić w sondażach, a być może nawet przegonić Prawo i Sprawiedliwość. Brakuje jej kilku procent do tego i żeby te kilka procent osiągnąć, jedyny
sposób, jaki ja widzę, to jest ogłoszenie Trzaskowskiego w roli kandydata na premiera. I wtedy, proszę zwrócić uwagę, zaczyna się bardzo ciekawa sytuacja, bo zaczynają się pojawiać sondaże, które wywołują wstrząs w PiS-ie. Sondaż za sondażem może się okazać z Trzaskowskim jako kandydatem na premiera. Koalicja Obywatelska zrównuje się z PiS-em, a z czasem być może go wyprzedza w części sondaży. I to powoduje ruchy tektoniczne wewnątrz PiS-u, który nagle zaczyna tracić wiarę, że ta trzecia kadencja jest możliwa. I to wywoła pewną reakcję łańcuchową, wywołuje psychologiczną także u wielu wahających się wyborców, ponieważ to, co PiS-owi dodatkowo pomaga, co jest opisane w politologii jako tak zwany bandwagon efekt, czyli efekt wagonowy, że ludzie się przyłączają, ci najbardziej tacy nieinteresujący się polityką, decydują ostatecznie w przeddzień wyborów i głosują zawsze na tego, kto w sondażach ma największe poparcie. Dobrze, panie profesorze, ale sądzi pan, że Rafał Trzaskowski chciałby być malowanym premierem rządzonym z tylnego siedzenia przez Donalda Tuska? No bo raczej trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym Tusk rezygnuje z zarządzania nie tylko partią, ale i w ogóle rządem, gdyby do tego doszło. Ja chcę powiedzieć, że wszystko zależy od tego, jak ktoś się czuje w roli premiera. Ja rozumiem. Otóż to jest tak, że jeżeli ktoś naprawdę się czuje w roli premiera, to podejmuje decyzję i niekoniecznie musi słuchać tego swojego mentora politycznego z prostego powodu. To nie jest tak, że tak łatwo jest zmienić w Polsce premiera. To się tak ludziom wydaje, ponieważ nas przyzwyczaił do tego prezes Kaczyński, do tak zwanego rządzenia z tylnego siedzenia, że Mateusz Morawiecki, czego właściwie nie ukrywa, codziennie rano dzwoni do prezesa Kaczyńskiego i uzgadnia im wszystkie najważniejsze decyzje. To samo wcześniej robiła Beata Szydło. Natomiast to nie jest tak, że tak być musi. Mhm. I ja nie jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski musiałby zaczynać dzień od dyskusji z Donaldem Tuskiem, co mu wolno jako premierowi zrobić, a czego mu nie wolno. To jest kwestia ułożenia sobie relacji i kwestia po prostu także sukcesji. No powiedzmy sobie jasno, dlaczego Donald Tusk ma tak niskie notowania. Ponieważ większość ludzi pamięta jego rządy, ponieważ ma ogromny elektorat negatywny i ludzie po prostu chcą zmiany pokoleniowej w polskiej polityce. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na ten wymiar pokoleniowy. Wszyscy wiedzą, że jeżeli PiS wygra, to będzie dalej rządził Jarosław Kaczyński, nawet jeżeli dalej to za pośrednictwem Morawieckiego będzie robił. Natomiast pojawienie się Trzaskowskiego pokazuje szansę na rzeczywiście zmianę pokoleniową, jeśli chodzi o to, kto Polską rządzi. Donald Tusk nie daje cienia szans na to. On będzie dalej kontynuował tą politykę, którą pamiętamy z czasów, jak był premierem. I to będzie głównie polityka polegająca na tym, że on będzie mówił, chciałbym zrobić wszystko dla was dobrze, ale niestety PiS mi nie pozwala, bo Duda siedzi w Pałacu Prezydenckim, a w ogóle to PiS zadłużył Polskę i nic się nie da zrobić. A Trzaskowski pana zdaniem miałby inną politykę? Nie miałby Dudy i nie miałby tych po drodze przeszkód? Nie wiem, bo Trzaskowski jeszcze nie był premierem, ale wiem, że Donald Tusk był premierem. I ja pamiętam politykę Donalda Tuska, politykę, która utorowała PiS-owi drogę do władzy. Donald Tusk, ale to było prawie 10 lat temu. Wiedział, jaką odegrał rolę on i jego polityka, jego partii w utorowaniu PiS-owi drogi do władzy. Sądzi pan, że przez dekadę Donald Tusk się nie zmienił i że nie nauczył się niczego na swoich własnych błędach? Donald Tusk się nauczył wiele, jeśli chodzi o dyplomację, ponieważ był przewodniczącym Rady Europejskiej. Nie kwestionuje jego ogromnych kontaktów międzynarodowych. Rzecz w tym, że te kontakty międzynarodowe w tej chwili, gdyby został premierem, nie będą najważniejsze, ponieważ my i tak mamy dzisiaj dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a w kontekście wojny bezpieczeństwo Polski głównie zależy na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Niemcami czy z Francją. To po pierwsze. A po drugie, chodzi przede wszystkim o politykę wewnętrzną. Polska, żeby się dalej rozwijała, wymaga wielu bardzo trudnych decyzji. Nie wiem, czy Rafał Trzaskowski będzie zdolny do ich podjęcia, natomiast wiem, że Donald Tusk ich nigdy nie podejmie, ponieważ to jest człowiek, który był dumny z tego, co nazwano filozofią ciepłej wody w kranie. On jeszcze ma dzisiaj dość odwagi, żeby mówić, pamiętacie tą ciepłą wodę w kranie, której żeście się wyśmiewali, a której dzisiaj byście tęsknili, tak? Bo dzisiaj za nią tęsknicie, bo PiS rzekomo tą wodę ochłodził. No więc nie. Prawda jest taka, że ta polityka Tuska torowała drogę PiS-owi. Dlaczego? Ponieważ polityka Tuska była zorientowana przede wszystkim na wyborców wielkomiejskich. A tych w Polsce jest mniejszość. To, co Tusk zrobił przez 7 lat swoich rządów, sprawiło, że w Polsce B, tak zwanej, tej polskiej prowincji, narosła taka nienawiść do Platformy Obywatelskiej, generalnie rządów lewicowo-liberalnych, że Polacy sobie wybrali z tamtej części Polski Prawo i Sprawiedliwość i ciągle ma tam PiS ten swój żelazny elektorat 30-kilkuprocentowy. Dlaczego? Bo tam pamięć o rządach Tuska jest tak głęboka i stąd się bierze ten ogromny, negatywny elektorat Tuska. I to są pewne twarde fakty. Jest pytanie, no dobrze, panie profesorze, Tusk, ale Jarosław Kaczyński ma jeszcze bardziej negatywny elektorat, a jego partia dwukrotnie wygrała wybory w ostatnich latach.
To prawda, ale proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński zaczął od tego, że właśnie wykonał ten manewr w 2015 roku. Najpierw wysunął Andrzeja Dudę, a później Beatę Szydło jako kandydata na premiera. Czyli proszę zwrócić uwagę, że gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie gdyby on wystartował, to być może jednak Bronisław Komorowski wygrałby w 2015 roku z Jarosławem Kaczyńskim, tak jak wygrał 5 lat wcześniej. I gdyby później, moim zdaniem, Kaczyński powiedział, że to ja będę premierem, a nie Szydło, prawdopodobnie skala sukcesu PiSu wyborczego w 2015 roku byłaby mniejsza. Czyli inaczej mówiąc, dzisiaj Donald Tusk powinien ten scenariusz powtórzyć, jeżeli dla niego ważna jest przyszłość jego formacji politycznej, którą stworzył, zwycięstwo opozycji, a nie jego osobista rola. Bo tak naprawdę teraz mówimy o osobistym ego Donalda Tuska. Proszę zwrócić uwagę, że w 2020 roku, kiedy się, w 2019, przepraszam, kiedy decydowało się o tym, kto będzie kandydatem Platformy na prezydenta i mówiło się bardzo dużo o kandydowaniu Tuska, Tusk miał odwagę, nie wprost wprawdzie, ale powiedzieć, zrobiliśmy badania, wyszło, że mam ogromny elektorat negatywny, nie będę kandydował na prezydenta. Dlaczego? No bo by przegrał. On nie chciał powtórzyć klęski, która go tak bolała w 2005 roku. Jeśli dzisiaj nie chce powtórzyć tej klęski swojego obozu politycznego, powinien zrobić to, o czym mówię. Panie profesorze, to na zakończenie tego wątku dwa komentarze od naszych widzów, ponieważ widziałam tutaj, że narzekają, że ja nie czytam. Czytam, drodzy państwo, czytam, więc tutaj panu profesorowi także przeczytam. Jedna osoba pisze, tęsknię za ciepłą wodą w kranie. Druga osoba pisze, Trzaskowski poderwie młodzież. To jest bardzo dobry pomysł, więc jak widać zdania są tutaj podzielone. Panie profesorze, ale jeszcze chciałabym zmienić temat naszej rozmowy i zapytać pana o starcie Daniela Obajtka z Marianem Banasiem, czyli szefem Najwyższej Izby Kontroli. Wiemy, że Najwyższa Izba Kontroli skontroluje jednak prawdopodobnie Orlen, dlatego że sąd wydał bardzo jasne postanowienie i dzisiaj rano pojawiła się informacja, że nakazał wpuszczenie inspektorów NIK do Orlenu. To jest postanowienie, które właśnie wydano w sprawie kontrowersji, jakie wywołała próba kontroli Orlenu przy fuzji z Energą między innymi. Banaś zapowiedział ponowne wysłanie na miejsce urzędników. Czym pana zdaniem to się skończy? Ja mam nadzieję, że tym razem prezes Obajtek wpuści tych kontrolerów w NIK-u, ponieważ to, co wcześniej urządza, było absolutnym skandalem i kpiną z jakichś podstaw funkcjonowania państwa polskiego. Dlatego, że Najwyższa Izba Kontroli została powołana po to, żeby kontrolować wszystkie instytucje, w które kontroluje Skarb Państwa czy państwo. Nie tylko urzędy państwowe, ale także spółki Skarbu Państwa. Orlen jest z całą pewnością spółką Skarbu Państwa, bo gdyby było inaczej, gdyby to była całkowicie prywatna spółka, to nigdy ktoś taki jak Daniel Obajtek nie zostałby jej prezesem, dlatego że to jest człowiek, który nie ma najmniejszych kompetencji, wystarczy jego prześledzić jego życiorys przed tym awansem na prezesa Orlenu, żeby zrozumieć, że w normalnym kraju przy prywatnych właścicielach nigdy ktoś taki nie zostałby prezesem tej spółki. No więc teraz jest szansa na to, że ci kontrolerzy NIK-u przyjrzą się temu, co też prezes Obajtek robił w Orlenie. Mam nadzieję, że zwłaszcza kwestia fuzji z Lotosem, która budzi ogromne kontrowersje, zostanie przez nich zbadana, a także inne działania Orlenu, ponieważ my wszyscy jesteśmy współwłaścicielami Orlenu, ponieważ przecież to nie minister Sasin jest właścicielem Orlenu, tylko on nas hipotetycznie reprezentuje, nas, czyli obywateli. Dzisiaj około połowy własności Orlenu to jest Skarb Państwa, a zatem my wszyscy. A zatem NIK jest po to powołany, żeby to sprawdzać. Więc mam nadzieję, że prezes Obajtek nie zachowa się po raz kolejny na zasadzie takiej, że nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi, czyli odmówi wpuszczenia mimo decyzji sądu. Ale wczoraj Krzysztof Kwiatkowski, czyli były prezes NIK, były minister sprawiedliwości, był moim gościem i on zwrócił uwagę na jedną rzecz, że bardzo go dziwi zmiana stanowiska Daniela Obajtka, dlatego że kiedy Kwiatkowski był jeszcze opowiadał o tym szefem NIK-u, to Obajtek kontrolerów w innej sprawie do Orlenu wpuścił. I wtedy żadnego problemu nie było. On pojawił się teraz przy okazji fuzji z Lotosem. No oczywiście ja nie potrafię tego wyjaśnić. Podejrzewam, że najwyraźniej zaszła obawa, że tym razem kontrolerzy NIK-u mogą wykryć coś, do ukrycia coś może, właśnie. Zaszkodziło prezesowi Obajtkowi, natomiast też nie wykluczam, że ta decyzja była decyzją nie Obajtka, tylko prezesa Kaczyńskiego, bo to jest jedna z tych wielu decyzji, w których nie decyduje Obajtek, Morawiecki, Sasin czy ktoś inny, tylko prezes Kaczyński. No, prezes Kaczyński stworzył absolutnie scentralizowany system podejmowania wszystkich ważniejszych decyzji, przy czym co jest ważną decyzją, o tym decyduje dany urzędnik, który ma ją podjąć, jeżeli on się boi, bo się boi, że taka czy inna decyzja może wywołać awanturę w mediach, jakieś problemy polityczne, natychmiast dzwoni do prezesa Kaczyńskiego i pyta, panie prezesie, co ma
mam robić. Tak moim zdaniem to działa w tej chwili. Do takiego systemu zarządzania Polską doprowadził prezes Kaczyński i on uważa, że to jest dobry system. On go wielokrotnie opisywał, jako to jest to centrum zarządzania państwem. On uważa, że tak państwo działa lepiej. No, to każdy może ocenić, czy tak działa rzeczywiście państwo lepiej, jak w opisany przeze mnie sposób. Panie profesorze, to jeszcze na sam koniec bardzo krótko, bo to jest także temat, który rozgrzewa może nie wszystkich, ale część wyborców na pewno, czyli konflikt w Konfederacji. Tego nikt się absolutnie nie spodziewał. Mamy tutaj walkę buldogów, no już nie pod dywanem, ale właściwie przy otwartych kamerach i reflektorach. Wiemy, że jest spór w Gdyni, że się pan poseł Dziambor nie chce oddać jedynki panu Tyszkiewiczowi, że tutaj nowy prezes przekształconej partii Korwin też sporo miesza. Czy pana zdaniem będzie... A co ja powiedziałam, Michał? Michał mnie poprawia, że... A, Tyszkiewiczowi. Tyszce, oczywiście. Przepraszam bardzo. Byłemu wicemarszałkowi Sejmu nie chcę oddać jedynki. Tutaj mamy też nowego prezesa. Czy pana zdaniem w Konfederacji czeka nas rozłam? Zapytam wprost. No nie można tego wykluczyć, dlatego że rzeczywiście skala napięcia między panem Mentzenem, czyli nowym liderem tej wolnościowej części Konfederacji, a panem posłem Dziamborem i innymi ważnymi wolnościowcami, tak zwanymi. Wolnościowcami narasta. No i podejrzewam, że oni raczej nie będą startować z wspólnej listy. Pozostaje pytanie natomiast, co zrobi ta druga część narodowa Konfederacji, której tego sporu nie widać, która jest w ogóle jakby neutralna wobec tego sporu. No sądząc po tym, że pan Bosak z panem Mentzenem robią wspólny program na YouTubie, to mam wrażenie, że tu jakieś nić porozumienia jest między nimi, więc bardziej obawiam się, że pan poseł Dziambor będzie sobie musiał poszukać innej listy, jeśli chce kandydować w tegorocznych wyborach i podobnie ci, którzy są za Dziamborem. I na tym się to skończy. No, ale ja bym nie przeceniał znaczenia tej sprawy dla, powiedziałbym, przyszłości polskiej polityki, bo Konfederacja, jeśli się jej nawet uda wejść do następnego Sejmu, oczywiście może być tym języczkiem uwagi, rzeczywiście przesądzającym o tym, kto będzie Polską rządził, ale najpierw musi rzeczywiście tych posłów do Sejmu kolejnego wprowadzić. Ta notowania ma coraz lepsze, panie profesorze. I to już jest trend, a nie pojedyncze badanie. To prawda, natomiast zobaczymy, jak się to ostatecznie przełoży na głosy, dlatego że ja chcę pani powiedzieć, że w przypadku tych mniejszych ugrupowań, w przeciwieństwie do liderów rankingów, pół roku to jest ogromny przedział czasu i tego typu awantury, które dotykają Konfederację, a które się przedzierają do świadomości powoli wielu obywateli, raczej nie pomogą tej partii w sondażach, tylko ją osłabią. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że ja twierdzę, że Konfederacja progu nie pokona. Tak, ma szansę pokonać próg. Natomiast zobaczymy, ilu to będzie miało realnie posłów. Na ilu posłów się to zmieni, bo gdyby miało być 11, tak jak jest obecnie, to boję się, że z tego wielkiej roli politycznej jednak nie będzie. A sądzi pan, że Konfederaci to są politycy, którzy byliby w stanie stworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? No więc właśnie to jest bardzo ciekawe, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak, ale jak się z nimi porozmawia, są o to pytani, to mówią, że absolutnie nie, że ich koncepcje polityczne są zupełnie inne. Wie pan, wywiady to jedno, praktyka polityczna to coś zupełnie innego. Nie, no więc oczywiście tak. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko, że gdyby doszło do takiej koalicji Konfederacji z PiS-em, to prawdopodobnie byłaby ona co najmniej równie burzliwa jak ta koalicja, którą przed laty PiS stworzył z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. O, to ciekawe. Wersal by się skończył już ostatecznie, jak rozumiem, tak? Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, te powiedziałbym, łagodne niesnaski między ministrem Ziobro a premierem Morawieckim, to byłoby nic w porównaniu z tym, gdyby na przykład pan Grzegorz Braun został ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nie, panie profesorze, może postawmy kropkę, bo już mam wrażenie, że przy piątku idziemy zdecydowanie za daleko, jeżeli chodzi o te prognozy polityczne. Nie dopuszczamy chyba takiego scenariusza do siebie. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Jak zwykle była mi bardzo, bardzo miło. Pan profesor Antoni Dudek, państwa gościem. Kłaniam się panu bardzo nisko, spokojnego, dobrego dnia. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Widzę, że państwo złośliwie tutaj pytają, czy Michał, jak rozumiem, Michał Kozłowski, czyli mój wydawca, nadąża za Kamilą. A co to w ogóle jakiś... Michał, nadążasz? Nie, nie.
Jest, o, mówi, że z pół kroku przed. No, widzą państwo, także da się, da się. Rozumiem, że za szybko gadam cały czas, tak? No dobrze, to postaram się zwolnić od poniedziałku. Dziękujemy państwu za ten tydzień, za wspaniałą frekwencję dziś. Oczywiście prosimy o więcej, zapraszamy na 9.07 w poniedziałek właśnie. Proszę trzymać się dzielnie, poszaleć się trochę, choć z głową, rzecz jasna, w nadchodzący weekend, tak żebyśmy wszyscy spotkali się w komplecie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu, kłaniamy się nisko. Pięknego dwudzionka. Do zobaczenia.